Panie profesorze, pan ma ogromne dokonania, jeśli chodzi o wykorzystanie takiego potencjału nowoczesnych technologii w medycynie. W czasie forum ekonomicznego w Krynicy jeden z paneli poświęconych jest telemedycynie, poświęconych jest e-zdrowiu. Jak pan ocenia rozwój tych nowych technologii w Polsce właśnie w ochronie zdrowia? Cieszę się bardzo, że będzie takie forum, dlatego że to jest okazja do przedstawienia uregulowań, propozycji uregulowań formalno-prawnych. To jest główny dzisiaj czynnik, który nie pozwala na taki rozwój telemedycyny, jakiego oczekujemy, jaki jest potrzebny. Właściwie nie ma odwrotu. Bez tych nowoczesnych technologii z wykorzystaniem możliwości teleinformatycznych trudno sobie wyobrazić taki postęp i taki dostęp do wielu specjalistów. Tutaj mógłbym mówić o wielu przykładach z naszego obszaru, ze Światowego Centrum Słuchu, w zakresie naszej działalności regionalnej, w regionie, czy krajowej, czy nawet międzynarodowej. Myślę, że ta dyskusja dzisiaj może być ważnym czynnikiem, która pozwoli decydentom na podjęcie szybkich kroków, byśmy to uregulowali. Pierwsze początki są, dotyczą kardiologii, to nas bardzo cieszy, bo to otworzy rynek. To otworzy rynek i ważne jest, żeby tak jak podczas tej rozmowy uświadomić, że telemedycyna to nie jest coś wirtualnego, bo w dalszym ciągu wiele osób, myślę, że tego do końca nie rozumie. To jest coś bardzo praktycznego, to jest bardzo dobry kontakt, bezpośredni kontakt z pacjentem, z jego otoczeniem, możliwość obserwacji z różnych miejsc. Ja już nie mówię o kosztach związanych z dojazdem wielu osób do ośrodków i z faktem, że podczas jednej konsultacji paru specjalistów może przez chwilę spojrzeć na pacjenta. Oraz to, że w domu on może mieć najlepsze miejsce i najlepsze warunki do rehabilitacji. To jest jeden z wielkich obszarów, a jeżeli uwzględnimy, że społeczeństwo się starzeje, to ta rehabilitacja w warunkach nie świetnie wyposażonej kliniki, bo z tym będzie zawsze trudno i tego będzie za mało, będzie ogromnie ważne. No, my często mówimy, że to mogą być zbyt wysokie dla systemu koszty, ale przecież jeśli patrzymy na koszty hospitalizacji przedłużających się, to wydaje się, że dla systemu właśnie bardzo korzystny może być rozwój telemedycyny. Tak jest, absolutnie się z tym zgadzam i mamy cały szereg dowodów potwierdzających. Jeżeli dzisiaj mamy pod opieką ponad 4,5 tysiąca pacjentów, którym szczepiliśmy implanty, to żeby, gdyby oni chcieli przyjechać, nie ma szans na to, żeby ich przyjąć. Stałe zabezpieczenie im opieki na drodze, kiedy komunikujemy się przez kilkanaście, dokładnie 20 ośrodków w Polsce, stwarza im dostęp do tej opieki, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. To, że nie wiąże się to z absencją, żeby przyjechać z jednego końca Polski w drugi koniec, z kosztami tego przejazdu, to są ewidentny zysk po stronie pacjenta, ale również po stronie naszej, bo angażujemy znacznie mniej środków, jeżeli taka usługa będzie dobrze zorganizowana. To nie jest prawda. Oczywiście, że w jednostkowych sytuacjach może to się wiązać z zainstalowaniem urządzeń, które będą na wyrost. No ale to dzisiaj też w wielu miejscach kupuje się urządzenie, bo jest potencjalne zapotrzebowanie na wykonywanie takich czy innych badań. Potem się okazuje, że tych badań jest mniej, więc nie można w oparciu o takie drobne niuanse mówić, że będzie drożej. Nie będzie drożej. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę dalszego rozwoju opieki zdrowotnej bez telemedycyny. Powiedział pan profesor, i to jest kwestia też dyskusji na forum ekonomicznym w Krynicy, o takich ograniczeniach prawnych czy formalno-prawnych rozwoju telemedycyny. Wiem, że wszystkim nie powiem, ale o ten najważniejszy przepis, który musi powstać, albo to, co musi się zmienić bardzo szybko. No, bezpośredni kontakt, ale ten kontakt bezpośredni jest i dziś na ekranie odwołam się do siebie. Ja o wiele dokładniej widzę to, co badam u danego pacjenta, mimo że on jest 200 km dalej, niż gdybym nie miał tych urządzeń i go badał i z nim rozmawiał. A rozmowa i tak jest. Także tu no, trochę wyprzedziliśmy, znaczy technologie nowe wyprzedziły trochę przyzwyczajenia i po stronie tych, którzy się czasami obawiają, że ktoś ich wirtualnie zbada, i po stronie tych, którzy no, obawiają się nowych kosztów, na które może ich nie stać, ale nic na siłę. Jestem przekonany, że sukcesy pokazywane w kilku specjalnościach przyczynią się do dynamicznego rozwoju.